Cześć wszystkim i witam Was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec Hardcore AI. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy szlak wyzwań Makera, misją drugą pod tytułem Bez doświadczenia. Na mapie Bez doświadczenia. W misji tej problemem będzie brak możliwości budowania jakichkolwiek umocnień, brak możliwości produkowania inżynierów oraz kopaczy. Moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, rozmawiałem z Makerem i w tej misji te zabudowania, które mamy na start, są dla nas ułatwieniem, przynajmniej na początkową fazę rozgrywki, tak byśmy mogli jakąkolwiek obronę sobie tutaj stworzyć, jakąkolwiek obronę tutaj zastosować, ale oczywiście te umocnienia długo nam nie pociągną, także nie nastawiajmy się na to, że to będzie warownia nie do zdobycia i że będę się w niej bronić przed wszystkimi atakami. Słuchajcie, boty na start dostaną 4000 sztuk złota, my dostajemy 2000 sztuk złota. Gramy przeciwko Kalifowi oraz Wężowi. Myślę, że całkiem wymagający przeciwnicy jak na takie wyzwanie. Jesteśmy ustawieni na mapie w ten sposób i myślę, że nie ma tego już co dłużej przeciągać. Przejdźmy do rozgrywki i zobaczmy, jak nam to pójdzie. Postawmy sobie spichlerz w zamczysku, na samym jego środku. Myślę, że na początek możemy sobie zbudować kilka chatek myśliwych, może nawet 4 chatki myśliwych powiedzmy. Warto by było też zacząć szybko pozyskiwać w miarę pszenicę i oczywiście musimy sobie zbudować też farmę krów. Zbudujmy kilka chatek drwala. Okay, targowisko musimy zbudować. Targowisko sobie zbudujemy tutaj. Kuszników mamy 4, wyślijmy ich na te mury, wyślijmy ich na tą swoją wieżyczkę. Pałkarzy może wyślijmy gdzieś tutaj, dajmy im status agresywny, gdyby nas wróg znienacka zechciał zaatakować. Na targowisku oczywiście dokupujemy drewna i zbudujmy kilka domków gdzieś już na zewnątrz naszego zamku. Poza tym, że mamy te zabudowania, nie jesteśmy w stanie budować żadnych innych umocnień. Zbudujmy sobie koszary może gdzieś w tym miejscu. Postawmy kilka cystern z wodą, wiadomo przeciwko komu gramy. Myślę, że to jest jak najbardziej uzasadnione. Jeśli chodzi o skład zapasów, co my tam na nim mamy? Mamy trochę rzeczy, może sprzedajmy to wszystko i przenieśmy sobie skład zapasów na zewnątrz. Okej, tutaj ten murek jeszcze możemy przyburzyć. Skład zapasów postawimy sobie gdzieś tutaj. No i pierwsi niewolnicy już do nas pędzą, już do nas lecą. Nie mamy drewna, bo wszystko sprzedaliśmy. Bardzo fajnie. Zróbmy zbrojownię gdzieś tutaj, powiedzmy. Wiadomość od węża. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy tak, prawdzie zdecydowany w koniec. Przegrałeś. Zdecydowany koniec. Rozwalimy tą farmę, czy zdążą? Zdążą chyba. 10 łuczników sobie zrekrutujmy i postawimy gdzieś tam ich na podorędziu, żeby byli do naszej dyspozycji. Okej, niech staną sobie powiedzmy, że tutaj katapulta już podjeżdża, oczywiście będzie pewnie strzelać do naszych, słuchajcie, zabudowań na zewnątrz zamku. Bardzo milusio, bardzo fajnie. Ten spichlerz w środku nie wiem, czy był najlepszym pomysłem tak z perspektywy czasu, no ale dobra, niech będzie, że tam sobie niech stoi. Tutaj możemy jeszcze jeden młyn wstawić, bardzo chętnie bym to zrobił. No i co, piekarnie wypadałoby pobudować kilka piekarni. Piekarnie sobie zbudujemy w środku, w zamku. Skoro już mamy tam ten spichlerz, to niech tam będą. Dobra, myślę, że tyle tych piekarni też wystarczy. Okej, okay. Niewolników rozwaliliśmy na szczęście. Pałkarze, wracajcie się tutaj. Czas zacząć produkować jakąś broń. Wypadałoby ją szybko w miarę zacząć produkować. Potrzebujemy trochę więcej drewna niestety. Dobra, mamy drewno. Kolejni pracownicy są potrzebni. Bardzo szybko. Dobra, może wystarczy. O, pięknie. Już nas tutaj katapulta atakuje. Fajnie, że się skupia na naszych tutaj zabudowaniach, ale nie fajnie, że nam ją niszczą. Mój panie. Podejdźcie troszeczkę do przodu. Dobra, mamy tylko dwóch huczarzy. Super. Te koszary to bym w sumie w inne miejsce przeniósł. Trochę mi tutaj przeszkadzają. Postawmy je sobie z drugiej strony z składu zapasów. Dobra, a tutaj możemy sobie rozbudować bardziej miejsce produkcyjne. Myślę, że trzy warsztaty łuczarzy, które będą produkować kusze, będą spoko opcją. Dorzućmy do tego jeszcze jednego garbarza. Mało mamy, słuchajcie, drwali. Zbyt mało. No kupmy trochę sobie drewno i zbudujmy gdzieś tutaj kilku drwali. I myślę, że to będzie miało jak najbardziej prawo bytu. 4 łuczników kolejnych, może rzućmy ich w to miejsce.
bo tędy też niewolnicy kalifa tym razem będą próbowali zapewne nas przeatakować. Czekamy na rozkazy. Trzech łuczników może wysiemy do głównej grupy obronnej. Mamy pierwszą kuszę na magazynie, bardzo dobrze. Te złoże kamienie bardzo trzeba, bardzo bym chciał, bardzo tak, chętnie bym je zajął. Już tam zmierzamy. Zaatakujmy tą balistę, zanim ona zaatakuje nas. Łucznicy w gotowości. Dobra, pierwszy kusznik, słuchajcie, nowy. O, jak dużo tych niewolników tutaj leci, ja pierniczę. No i pierwszy atak mamy, słuchajcie. Mamy pierwszy atak, dokupmy szybko jeszcze pancerze. I wrzućmy może tych kuszników gdzieś tutaj, co? Nie ma tragedii. Zdecydowanie nie ma tragedii. Oczywiście tutaj nam zniszczyli farmę krów, trzeba ją odbudować. I to prędko. Nikt nie raczył zastrzelić, słuchajcie, tych dwóch podpalaczy, którzy biegli do naszego zamku. Co jest trochę niepokojące. Mam nadzieję, że w przyszłości się z tym uporamy. No nie, no podpalają sobie jak chcą, kiedy chcą i gdzie chcą. Ruchy, ruchy. Tak, wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ustawmy sobie tych kuszników w tym miejscu. Ruszamy. Dobra. Ich tutaj, kusznika dorzućmy do tej grupy. Kolejnych sześć łuczników, wrzućmy ich tutaj, może z drugiej strony. Potrzebujemy więcej pancerzy, zdecydowanie. O, zbugowaliśmy sobie jednego łuczarza. Mało złota, mój panie, sprzedajemy kuszę w takim razie. Jeszcze jeden garbarz i myślę, że możemy jeszcze z dwóch postawić sobie łuczarzy. Dwie kusze dodatkowe, nawet trzy byśmy mogli, ale nie mamy kasy. Dobra, dorzućmy tego kusznika tutaj w to miejsce. Powiedzmy, że jest git. Powiedzmy. Nie sądzę, żeby to było ok, ale... Ale skoro tak już to mamy, skoro tak to już wygląda, to niech tak będzie. Żeby się nam tylko nie zbugowała. Dobra, nie zbugowała się nam, całe szczęście. Sprzedajemy w takim razie kuszę. Możemy sprzedać też kilka pancerzy. Jeszcze jeden łucznik, dorzućmy go do puli. No i słuchajcie, na razie nie ma tragedii. Jest dobrze, ale mogłoby być naprawdę lepiej, jeżeli chodzi o naszą sytuację materialną szczególnie. No fajnie by było móc, słuchajcie, produkować nieco lepsze jednostki, ale nas na razie na to nie stać. Musimy sprzedać te kusze. Słuchajcie, ja bym spróbował przejąć to miejsce. Nie wiem, co na to gra powie. Ale zobaczymy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Jeśli chodzi o domki, no tu musimy je dostawić. Tu możemy kilka domków wcisnąć. Spichlerz jest zapełniony. W sumie to spoko. Spichlerz jest zapełniony. No to pięknie. Dobudujemy sobie kolejny w takim razie. No i super. Dobudujmy w takim razie jeszcze jedną piekarnię. Czekamy na rozkaz. Możemy czterech łuczników wyprodukować. To ich zrekrutujmy. Będziemy mieć trochę już lepszą obronę. Oczywiście ataki wroga też będą rosły w siłę, także dorzućmy 9 kuszników może też w to miejsce. Zawsze będą się lepiej trzymać chłopcy. Niewiele nam brakuje. No, łuczników nigdy dość. Zrekrutowani muszą zostać. Sprzedajemy kuszę teraz. I wybudujmy sobie kolejnego łuczarza gdzieś tutaj. A zaraz obok sobie drugiego postawimy, tylko będziemy musieli trochę fosę znowu przeedytować. Potrzeba złota. Dobra. Potrzeba złota. Zerowy podatek to no, jest. To całkiem sporo złota. Sprzedajmy trochę mąki. Dobra. To będzie git. Gotowi do boju, sir. Ruszać się. Na pozycjach. 12 kuszników, no, nawet więcej, 16 kuszników mamy na obronie naszego zamku. Reszta stoi na przedpolu, tak jak być powinno. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przegrałeś. No tak. Zapomniałem o tym, że miałem tamto miejsce bronić. Dzień dobry, wasza wysokość. Kawałek drogi. Wy wszyscy lecicie tutaj. Wąż atakuje nas zdecydowanie dużo większą armią niż poprzednim razem. No mój zamek jest tam, gdzie być powinien. No lecą gasić ten pożar, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Wiadomość od węża. Ach tak, czas umierać. Dobra, czy my jesteśmy w stanie kogoś? Jesteśmy w stanie kogoś. Trochę za dużo sprzedałem tego. Łucznicy w gotowości. Niedobrze. Ale na szczęście tych pałkarzy i
całą resztę zgrai poobijamy wystarczająco mocno, zanim do nas w ogóle dojdą. Co prawda na tych kuszników trochę przestrzegają, ale kusznicy z murów zamkowych nam dużo pomogli. Dobra, tych pałkarzy przystawmy sobie w to miejsce. Myślę, że to będzie jak najbardziej dobry, rozsądny wybór. Kalif nas póki co nie atakuje, tamta balista nas atakuje, to jest ból tyłka straszny. Niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. Może tych łuczników podeślemy nieco do przodu i oni spróbują się pozbyć tej balisty. No dawajcie, jeszcze kilka drobnych strzałów by wystarczyło. Ojej. Znowu farmę sera nam zniszczy, znaczy farmę krów. Przestawimy ją sobie na dół. No dobra, atak odparty, ale straciliśmy znaczne wojska, niestety. Cóż, no, jest jak jest. Trzeba żyć dalej. Świat się nie kończy. Czy cokolwiek tam zostało uratowane? Tak, zostało tam coś uratowane. Potrzebujemy więcej krów, w ogóle krów nie mamy, zacznijmy od tego. Czy taka ilość łuczników, kuszników wystarczy, żeby tu wstrzymywać ataki? Wystarcza. Dobra, przestawmy ich tutaj, dorekrutujmy tam kilku łuczników jeszcze. Tu jeszcze jakieś dwóch łuczników mamy, to też tam ich doślijmy. No i dobra, może jakiś kamień zacznie nam wpadać na sprzedaż, cokolwiek, bo strasznie marnie z pieniążkami stoimy. A musimy zacząć produkować też i z żelaznych rzeczy coś, co nieco. Myślę, że pałkarzy jakiś trzeba było zacząć klepać. Nie można gdzieś tutaj może kowal. Pięknie kowal się tutaj zmieścił. Trzeba zacząć tych pałkarzy klepać masowo. Potrzeba nam broni, tak? O, super. Celować spokojnie. Ile tych katapult? Kolejny całkiem mocny atak wroga nad nami. Trzeba nam broni, ser. Na pozycjach. Ruszać się. Czego? Ruchy, ruchy. Wiadomość od węża. Naprawdę mocny atak. Czas umierać. Uwaga! Mój panie, nadchodzi. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Już są. Ruszy, wiesz, oni są sztywni. Rozdepnąć. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. No dobra, poszło zdecydowanie lepiej niż ostatnim razem i nawet nie zdążyli wyprodukować jakichś machin oblężniczych. To na plus, zdecydowanie na plus. Ci pałkarze zrobili robotę świetną. Sprzedajemy w takim razie kamień, dokupujemy nieco więcej, słuchajcie, żelaza, sprzedajmy tych kurz i dobudujmy jeszcze jednego kowala w takim razie, może nawet dwóch. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Dobra, i mamy kolejny garbarzy, może zbudujmy sobie jeszcze jednego w tym miejscu. Tego drwala, dobra, w sumie to jeszcze drewno jest, to niech sobie tam będą ci drwale, ale myślę, że można było zacząć myśleć nad drwalami w tym miejscu. Super. Przydałoby się nam chaty uzdrowicieli. Zbudujemy sobie dwie takowe. Mam nadzieję, że będą leczyć tam te jednostki, które są tutaj systematycznie obijane przez strzelców wroga. Jeśli chodzi o tych łuczników arabskich, to bardzo chętnie bym się nimi zajął. Dobra, elegancko. Katapulta. Koniecznie. To już koniec, mój przyjaciel. No i rozwalili nam jedną chatę. Przegrałeś. Trudno. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Myślę, że to żaden problem. Pięknie tutaj eliminujemy. 16 kuszników. Dobra, teraz ich nie będę przestawiać. Dorekrutujemy jeszcze kilku. 12. Bardzo fajna grupka kolejna. Super, super. Jakieś polecenia? Odszukać cel. 9 was jest. Wy macie strzelać w katapultę. Dobra, zniszczona. Piękna sprawa. No i zaraz będziemy się zajmować wężem. Swoją drogą, takiego zamku węża chyba jeszcze nie widziałem w tej grze. To jest chyba unikatowy jakiś zamek, którego do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać. Ma on kilka słabych punktów, które postaramy się wykorzystać. Myślę, że tędy sobie wejdziemy do jego zamku. Oczywiście będzie to wymagało zakopania fosy. Ale to myślę, że do ogarnięcia też będzie. Jak tam z żelazem stoimy? Zero żelaza, oczywiście. Dokupmy trochę. 17 pałkarzy możemy zrekrutować. Bardzo chętnie to zrobię. W miarę możliwości, oczywiście.
Sprzedajmy może część drewna, sprzedajmy może kilka kusz i zrekrutujmy tych pałkarzy do końca. Bardzo są nam potrzebni ci pałkarze w obwodzie. Dobra, myślę, że możemy zrekrutować za resztę kasy łuczników, których mamy do rekrutacji. Tutaj sobie ślicznie radzą nasi łucznicy i kusznicy w obronie naszego przybytku. Może jakieś posiłki nam się przydały, słuchajcie. Nie powiem, że nie. Potrzeba złota. Potrzeba złota. No i wszystko jasne. Skończyło się. Może nie 14, ale 7 tam doślimy. Okej, okay, zgarnijmy tych wszystkich łuczników. Doślimy ich w to miejsce, żeby niszczyli jakieś katapulty i tym podobne. Może tymi łucznikami się zajmą, bo mają trochę większy zasięg niż kusznicy. No i pięknie. Jeśli chodzi o pałkarzy, no to wiadomo, gdzie was chcę wysłać. Jeśli chodzi o kuszników, no to w sumie was bym wysłał. A, jest was 5, to wyślę was jeszcze tutaj do obrony kamieniołomów. Są bardzo ważne dla naszego rozwoju, bez nich sobie nie poradzimy. Tak więc myślę, że to jest rozsądna decyzja. Sprzedajemy kamień cały oczywiście. Dokupmy sobie żelaza. Całą jedną. Halo. Kilku łuczników można by było oddelegować, słuchajcie, na obronę tego miejsca, bo widzę, że sobie kusznicy sami nie radzą. O, pięknie teraz kusz padło, pięknie pancerzy. 9 pałkarzy, wow. No to dosyłamy ich tam do czołówki obrony. 5 kolejnych tutaj wyślimy kuszników. Myślę, że będziemy w ten sposób zabezpieczeni. Na północy sobie radzimy. No i dobra, nasz zamek jest relatywnie dobrze broniony. Teraz nic, tylko zbierać armię i zaraz będziemy atakować, słuchajcie, po kolei węża, później kalifa. Dobra, teraz ładnie sobie dokupiliśmy, bardzo ładnie sobie dokupiliśmy w tej chwili żelaza. Bardzo ładnie dokupiliśmy żelaza. Możemy zbudować tych łowczych może z tej strony, 4. Może będą wtedy polować na tej ląki, bo znowu gdzieś tam łazili po polach, nie wiadomo gdzie. No i elegancko. Myślę, że więcej kuszników na środek by się nam przydało. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Niefortunnie niestety nas nie było stać na wykupienie tych kuszników. Ale kilku żeśmy zrekrutowali. Tylko gdzie oni się podzieli? Ach, tam gdzieś jakiś właśnie. Dobra. Zaraz się tym zajmiemy. 19 łuczników kolejnych. Postawmy ich tutaj na środku. Może trochę bardziej wysuniętych do przodu. Poczekamy teraz na kuszników. Pałkarzy kolejnych 10 mamy w tym miejscu. Bardzo fajnie. Kusznicy. Oczywiście. W to miejsce. Kolejni pałkarze. Ilu ich mamy? 57 pałkarzy już mamy. Całkiem przyzwoita armijka do obrony. Myślę, że potrzebujemy tak ze 120-130 do ataku. Ależ tutaj stak tych arabskich łuczników. Kalifa się zebrał. Bardzo niepokojący. Może tutaj jeszcze jedną farmę sobie postawimy krów. Bo tutaj ta farma coś jest ewidentnie obstukiwana zbyt mocno. Jeżeli chodzi o żarełko, kolejnego spichlerza już nie dobudujemy. A jak tam ze spożyciem? No jest w sam raz, można powiedzieć. Sprzedajmy trochę drewna, sprzedajmy ten kamień, który nam zalega na składzie. I dokupmy, moi drodzy, trochę żelaza. Można zrekrutować kilku kolejnych pałkarzy. I tych myślę, że można by było już, słuchajcie, zacząć odkładać. To, co już mamy tutaj na przedpolu, zdecydowanie nam wystarczy do obrony. Mam taką cichą nadzieję, bynajmniej. Kalif żadnego solidnego ataku jeszcze na nas nie wyprowadził. Będzie ciężko oczywiście wykonać oblężenie bez, słuchajcie, jakichkolwiek machin oblężniczych. Ale niejednokrotnie już to robiliśmy, także powinniśmy sobie poradzić. Zacznijmy sprzedawać kuszy systematycznie, ponieważ potrzebujemy więcej złota. Tutaj mamy... Możemy przestawić troszkę, za dużo tych łuczników nam się produkuje. Myślę, że warto by było zainwestować w kawalerię. No ale to będzie się wiązało z tym, że będziemy potrzebowali więcej pieniędzy wydawać na produkcję broni z żelaza. Tak więc sam nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. I tak już pałkarzy kupujemy, w sensie żelazo dla nich. Tutaj nigdzie dostępu do żelaza nie mamy, jest tutaj kamień jedynie. Żelazo. No, tam jest jakieś żelazo. No, jakbyśmy może się węża pozbyli jakimś studentom, miałby to jakieś prawo bytu. Ale na chwilę obecną raczej niestety nie. Spichlerz jest zapełniony. Super. Ja bym teraz pozbierał 1000 sztuk złota, żeby zrobić, słuchajcie, katedrę.
Będziemy mogli pobierać podatki. Mamy już 1000 sztuk złota. Przeszli na naszą stronę brzegu, ale to nic. Wcale mnie to nie stresuje. Nasi łucznicy wytłukli wszystko i wszystkich bardzo elegancko. Tutaj straciliśmy grupkę łuczników. Ach, bo tutaj się zbierali. No dobra. Wszystko jasne. Zrekrutujmy w takim razie kilku kuszników. Potrzeba nam broni, sir. Na ramię broń. Ruszać się. 9, niech będzie. Dorzućmy ich z tej strony. Będziemy mieć dodatkowe wsparcie. Tutaj mamy już 35, no będzie 44 kuszników, także spoko. Kolejnych 9 pałkarzy mamy. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas super. Brak złota, mój panie. No to sprzedajemy drewno, sprzedajemy to i możemy sprzedać nieco mąki. Możemy też sprzedać co? Nic więcej nie możemy sprzedawać. Kamień możemy sprzedać. Jeżeli chodzi o podatki, to oczywiście, że będą podatki. Nie myślcie sobie, ludzie. Z żelazem stoimy bardzo marnie. Dokupmy tego żelaza. Część pancerzy można sprzedać. Można sprzedać te kusze. No i git. No powiem wam, że zdobycie zamku Kalifa będzie wyzwaniem bez machin oblężniczych. Zawsze sobie radziłem z tym zamkiem w ten sposób. I jedyną jakby opcją, którą widzę, jest zaatakowanie go od tej strony, gdzie ma naprawdę bardzo mało obrońców na swoich murach. Jest wyrwa w murze przede wszystkim, z nieznanych mi przyczyn. I ja bym to bardzo chętnie wykorzystał. Oczywiście to pewnie będzie sporo smolnych rowów, ale cóż możemy z tym zrobić. Słuchajcie, przed nami chyba pierwszy atak Kalifa. Co prawda nie miałem tej armii stąd ruszać, ale chyba będę zmuszony. Przestawmy tych łuczników i kuszników w to miejsce. Sporo, bardzo dużo zbrojnych. O, jeszcze jednocześnie atak, słuchajcie, wężora. No to tym bardziej. Przestawmy sobie tutaj wszystkich naszych strzelców w odpowiednie miejsce. I miejmy nadzieję, że nam się uda to ogarnąć. Miejmy nadzieję, że uda się nam odeprzeć ten atak, zanim on w ogóle przekroczy rzekę. No ta ilość zbrojnych jest dla mnie zatrważająca. Tych pałkarzy też jest całkiem sporo. Na szczęście nie podchodzą bezpośrednio do naszych łuczników, tylko biegną sobie na swoją stałą miejscóweczkę. No i zbrojni Kalifa też są bardzo ładnie wybijani. Cała armia do ataku, która miała być przeznaczona, jest pod kontrolą 1, także sobie spokojnie ich odzyskam. Spokojnie ich sobie przeniosę, jak tylko atak się skończy, jak tylko uda nam się go odeprzeć. Dobudujmy jeszcze jakiś domek albo dwa. Brakuje nam trochę pracowników. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak jest. Potrzeba nam broni, sir. Potrzeba nam broni, sir. Dobra, możemy sprzedać trochę kurz. Tak jest. Potrzeba nam broni, sir. Spoko. Ataki odparte, jesteśmy bezpieczni. Jeśli chodzi o tych drwali, ja bym wszystkich tych drwali stąd usunął. Z tego względu, że oni cały czas tam łażą i mi giną. A można by było ich zbudować na przykład tutaj i oni by sobie spokojnie przechodzili na drugą stronę. Oczywiście, jeśli ci łucznicy dalej będą fokusować nasze krowy, a nie ich. Ok, jedynkę odsuwamy od władzy, odsuwamy od tego miejsca obronnego. 13 kuszników tutaj mamy, ustawmy ich tak jak Bóg przykazał. Rekrutujemy kilku kuszników, jeszcze kilku łuczników. Potrzebujemy pancerzy, dokupmy te pancerze. Zrekrutujemy sobie kilku pałkarzy. Mamy już 100 pałkarzy na siedzibie. No słuchajcie, sam nie wiem. Mógłbym zaryzykować. Dobra, weźmy wszystkich pałkarzy. Zgarnijmy i lecimy nimi tutaj. Zaraz sobie podzielimy to wojsko tych strzelców. Myślę, że potrzebujemy ich nieco więcej mimo wszystko. Na ramię broń. 42-11. No dobra, zaufam sobie i swoim wyliczeniom. Musimy podejść do zamku węża i możemy to zrobić z tej strony i tutaj podejdziemy do tego zameczku. Przekopiemy się przez tą cieniutką fosę i będziemy próbować dalej. Ok. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Dobra, kontrol 1, kontrol 2 i kontrol 3. Dobra, teraz pałkarze, oczywiście trzeba zrekrutować kilku pałkarzy. Ich ustawić od razu w tym miejscu, dorekrutować kilku strzelców, łuczników, kuszników, wrzućmy ich tutaj. No i dobra, 1, 2, 3, raz, 2, 3, przenosimy się na drugą stronę rzeki.
Myślę, że to będzie całkiem spoko opcją i zaraz zaczynamy atak na, słuchajcie, węża. Zapiszemy sobie grę, szlak wyzwań 2, tak jest, zapisujemy grę. Zważywszy na to, jak trudne są te wyzwania, oczywiście one mogą wyglądać banalnie dla was, ale oczywiście tak nie jest. Przynajmniej w moim odczuciu są one nawet trudne. Dobra, podejdźmy teraz tutaj jeszcze. I słuchajcie, zaraz ruszymy łucznikami i kusznikami do ataku na węża. No i będziemy próbowali go zabić. A ta misja no wcale nie, nie jest taka łatwa. Szczególnie jak na początku myślałem, że nie wolno nam używać tych zabudowań, nie użyłem. No ale później stwierdziłem, że się zapytam Makera, czy na pewno taka była jego intencja. Dobra, podbijamy łucznikami i kusznikami pod mury węża i spróbujemy się tam przebić. Pod osłoną naszych łuczników spróbujemy, albo nie, pałkarze jeszcze się niech wycofają. Niech kusznicy i łucznicy zrobią swoje. Mamy spore możliwości, możemy naprawdę powybijać tych wszystkich strzelców. Przechodzimy dalej. Pałkarzy podeślijmy też nieco bliżej. Musimy wybić jak największą ilość obrońców generalnie. Nie mówię tylko i wyłącznie o strzelcach, ale też i o pałkarzach i tym podobnych. Dobra, czyli nasza armia jest zdecydowanie mocniejsza niż obrona węża, skoro takie teksty do nas puszcza, bardzo mnie to cieszy. Pałkarze, możecie już tutaj podchodzić małymi grupkami, zakopiemy sobie tę fosę. Dobra, i możemy się zacząć przebijać. Podejdźmy tutaj nieco bliżej naszymi łucznikami, strzelcami. No, myślę, że tutaj stopniowo będziemy sobie eliminować wszystkich tutaj właśnie obrońców. Przejścia tam są porobione, bardzo dobrze. Super, oni są wybijani. Dobra. Naprawdę armia węża już na tego zamczysku nie wydaje się być tak groźna jak na początku. Spróbujmy ich tutaj skumulować, naszych pałkarzy, żeby jak najszybciej wyniszczyli to przejście. Mam nadzieję, że jak najwięcej nam zostanie do ataku żołnierzy. Okej, zbrojownie zapełniono, to niedobrze. Mamy przejście, wlewamy się do środka. 148 pokaże, moi drodzy. No, mam nadzieję, że tutaj ta armia wroga, która została pobijana, nie stanie nam ością w gardle, nie staną nam na drodze. Tak też się właśnie dzieje. Straciliśmy naprawdę niewielu pałkarzy. Tu jeszcze walka z Lordem oczywiście nas czeka, ale to już jest, można powiedzieć, łatwizna. No i mamy to, wygraliśmy. Teraz wycofamy się z powrotem w to miejsce. I słuchajcie, zbieramy armię ponownie. Potrzebujemy bardzo dużo kuszników teraz do obrony, z tego co widzę. Atak jest całkiem syty. 25 kuszników podsyłamy tutaj. Oczywiście, no, nie było z nimi dużych problemów, myślę, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. No i dobra, jakoś tam sobie radzimy. Skład zapasów jest zapełniony. Za dużo drewna, moi drodzy, za dużo. Dużo strasznie pszenicy też mamy. No ale to norma. Okej, no i jest git. Jeżeli chodzi o zbrojownię, można by było ją rozbudować. Nie wiem, czy te studnie są nam jeszcze tak naprawdę potrzebne. Dobudujmy sobie coś takiego. Dobra, spichlerz jest zapełniony, to akurat mnie nie martwi. Spichlerzowi zawsze łatwo mogą ulżyć. Sporo kasy zarobiliśmy, albo dostaliśmy od węża. Nie jestem pewien, jak to było z tymi pieniążkami, ale ważne, że je mamy. Wycofujemy naszą armię pod nasz zamek i w tym miejscu będziemy sobie, słuchajcie, gromadzić kolejne wojsko. I tak jak mówiłem, zaatakujemy od tej strony. Zamek Kalifa, no mamy tych pałkarzy całkiem sporo. Warto by było jednak mimo wszystko jeszcze powiększyć tę armię strzelców. Sporo ich potraciliśmy teraz w ataku. Tak więc słuchajcie, słyszymy się po krótkim cięciu i będziemy atakować Kalifa. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, zebrałem armię. Armię godną Mordoru, tak przynajmniej mi się wydaje. Słuchajcie, 102 łuczników, 125 kuszników i 208 pałkarzy. Przerzucamy ich oczywiście w to miejsce. Mam nadzieję, że uda nam się w miarę sensowny i bezpieczny sposób zająć siedzibę kalifa. Już jakąś balistę słyszę. Ach, to do moich łowczych. No dobra, no to może tak być. Słuchajcie, wojska się przemieszczą i słyszymy się ponownie przy samym oblężeniu zamku. Miejmy nadzieję udanym. Słuchajcie, wpadłem na jeszcze taki mały pomysł. Całkiem sympatyczny, jak mi się wydaje. Aby wziąć włóczników, tak ze 100, i puścić ich jako pierwszych do ataku. Z tego tytułu, że no wiadomo jak jest z zamkiem kalifa.
Wiadomo, że ma multum smolnych rowów. A tacy włócznicy będą w stanie odpalić te wszystkie smolne rowy. No i nie będzie ich szkoda. A może się jeszcze jakiś przebije w sumie. Może jeszcze jakieś obrażenia zada wieży czy jakimś murom obronnym. Także podzielimy sobie tych włóczników. Teraz mamy ich 110. Na grupki po 55. Kontrol 4. Kontrol 5. No i dobra, podbijamy naszą całą armią pod zamczysko. Tutaj Kalib wysyła swoje wojsko do ataku, nam to jest bardzo, bardzo na rękę. No i dobra, zaraz tylko niech tam pójdą ci zbrojni co dalej. Odsuńmy jeszcze na chwilę nasze wojska, bo tutaj balista je obija. Poczekamy aż wojska Kalifa zostaną gdzieś wybite tutaj za rzeką i wtedy dopiero ruszymy do ataku. Ok, zbrojni Kalifa już dochodzą na miejsce, w którym zazwyczaj są wybijani. Bardzo mnie to cieszy i my możemy w tej chwili wysłać pierwszy oddział do ataku. Chwilkę dosłownie później rzucamy do ataku kolejny oddział. Mam nadzieję, że to striggeruje smolne rowy Kalifa. Bardzo dużo strzelców się nagle pojawiło na wieżyczkach, tutaj też się zrespili nie wiadomo skąd nawet. Zrespili się nawet nie wiadomo skąd, słuchajcie, niewolnicy. Nasi dzielni włócznicy robią swoją robotę, bardzo mnie to cieszy. Jedynka, czy jesteście w stanie sięgnąć tam czegoś? Nie bardzo, ale możecie przejść na drugą stronę. Wy też sobie możecie już przechodzić na drugą stronę. Tutaj nie powinno być już żadnych smolnych rowów. Nie no, nie wierzę w to normalnie. Nie wierzę w to, że Kalif już zdążył odbudować smolne rowy. Dobra, słuchajcie, nie ma co czekać. Przechodzimy do ataku. Wysłaliśmy naszych pałkarzy dzielnych. Mam nadzieję, że kusznicy i łucznicy zdołają zrobić porządek z pozostałą częścią oponentów. Bardzo dużo ognia się tutaj pojawiło. Mamy już połowę pałkarzy. Wlewamy się do Kalifa. Idealnie, centralnie w jego, można powiedzieć, wejściu stanęliśmy. Zrzucił nawet jakiś tam garnic z olejem. Zaraz, a gdzie jest Kalif? Czemu nie ma? O co chodzi? Gdzie jest Lord? Gdzie jest wrogi Lord? Ej, wiecie co? Tutaj nie ma wrogiego Lorda. Teraz to zauważyłem. Zamek był zajęty, ok? Zamek był zajęty. Ja nie widzę tutaj dalszego sensu walki. Możemy podejść tymi łucznikami, kusznikami i tak dalej. Ale no wygraliśmy to. Tutaj nie było Lorda. Gdzieś się zapodział. Prawdopodobnie zginął Makerowi przy budowie mapy. No bo nie widzę innego rozwiązania, jak mam być szczery. No nie ma tego Lorda. Dobra, wygraliśmy w takim razie. Tak sobie stwierdzam. No bo nie da, nawet jeżeli byśmy zniszczyli zamek całkowicie. Mógł wczytać grę i zniszczyć ten zamek całkowicie raz jeszcze. To nawet jeżeli byśmy to zrobili, to nic nam by to nie dało. Bo nie ma Lorda. A bez zabójstwa Lorda nie jesteśmy w stanie przejść tej misji. Tak więc ja uznaję, że zamek został zdobyty, a my wygraliśmy. Coś tutaj ewidentnie nie pyrgło. Myślę, że to jeszcze na szybkości zaraz zrobimy tak, że zapiszę to oczywiście. Zapisuję. Zakończ misję. Przejdźmy do gry. Pauza. No i nie ma Lorda. Tu jest Lord, a tu go nie ma. Także moi drodzy, wygraliśmy. Jednogłośnie tak stwierdzam. Misja była fajna, ciekawa, no i trudnawa momentami. Szczególnie te początki oczywiście, tak jak i poprzedniej misji. Chociaż przyznam, że misja pierwsza była o wiele bardziej krwawa i trudna w samych swoich założeniach na początku. Tak więc ocenę zostawiam wam finalną. Mi się grało bardzo przyjemnie. To tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec Hardcore AI. Cześć!